kolejnym punktem naszych obrad jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017. Komisjami, które zajmowały się tą uchwałą, była Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju. Bardzo proszę pana przewodniczącego Czesława Kwiatkowskiego o przedstawienie opinii komisji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju bardzo szczegółowo przeglądała projekty zmian w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany w budżecie. No i tam zauważyliśmy, że po stronie wydatków, limit wydatków ma być zwiększony o 3,7 miliona złotych i tak jak pan prezydent tutaj mówił, w mniejszości są to pieniądze przeznaczone wprost na zadania własne, a w większości są to pieniądze przeznaczone dla tych, którzy tutaj aplikowali o jakieś tam wsparcie, no, które harmonizuje we współpracy gospodarczej w naszym mieście. Jeśli chodzi o administrację publiczną, tutaj nie mówiliśmy o tym, bo tak jakoś ta dyskusja poszła w kierunku i wieloletniej prognozy finansowej i budżetu. No ja chciałbym tylko odnieść się do samego budżetu. No jest tutaj taka kwota 181 536 złotych, która no jest niestety zobowiązaniem wobec wykonawców tutaj remontu ratusza. Mam nadzieję, że pan prezydent w tej sprawie jeszcze się wypowie. Chciałbym zwrócić uwagę także, że na policję chcemy zwiększyć budżet o 60 tysięcy złotych, co jeżeli dodamy do tego 38 tysięcy na samochód, który mamy zamiar kupić, czy już żeśmy kupili, to proszę zauważyć, że w tym roku policja od nas dostanie razem około 100 tysięcy złotych, co jest kwotą znacznie większą, kilkukrotnie większą niż do tej pory policja od nas otrzymywała. Co znaczy, że pani radna Krystyna będzie, mam nadzieję, zadowolona z efektywności tych naszych pieniędzy przeznaczonych na policję. No, cieszyć się należy, że i wsparcie będzie SCK kwotą aż 304 tysięcy złotych. Proszę państwa, o monitoringu nie wspomnę, bo to też sprawy bezpieczeństwa. No dalej, kultura fizyczna. Proszę zwrócić także uwagę, że chcemy zwiększyć tutaj limit wydatków aż o prawie 1 300 000 złotych dla naszych klubów, które no, mają znaczenie, jeśli chodzi o rozgrywki w skali naszego kraju. Obiekty sakralne 481 tysięcy złotych. Panie przewodniczący, jeśli można. Jeśli można, już kończę. Panie... Dziękuję. Myślę, że wszystkie te wydatki są niezbędne dla rozwoju i samorządu, i instytucji, które wokół nas funkcjonują, ale w związku z tym musiała nastąpić zmiana w konstrukcji budżetu i zmiany te Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju akceptuje pozytywnie, opiniując projekt uchwały wraz z wnioskiem. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Bardzo proszę, drugą komisją była Komisja Oświaty, Kultury i Sportu. Pan przewodniczący Mariusz Nosal. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu jednogłośnie przy 5 głosach za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z wnioskiem. Dziękuję serdecznie. Przypomnę, że pan prezydent w poprzednim punkcie odniósł się, tak rozumiem, również do tego punktu. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Agnieszka Ignasiak. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Na wczorajszej naszej komisji już pan wyjaśniał ten punkt i te kwoty. Chodzi o administrację publiczną i ten zasądzony wyrok. Natomiast ja mam pytanie, jaka była główna argumentacja, uzasadnienie sądu? Dlatego, że ja cały czas się obawiam, że po tym wyroku, ja wiem, że nasze prawo nie działa na zasadzie precedensów, natomiast obawiam się, że możemy mieć tych pozów więcej, tym bardziej, że firma, o którą chodzi, robiła wiele dla naszego miasta. Jakie tam było główne uzasadnienie? Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, to jest kwestia
Może przedstawię, bo Państwo radni, nie wiem, czy wszyscy się wczytali w tę sprawę. Miasto w wyniku sporu sądowego po wyroku, po apelacji, bo apelowaliśmy od wyroku sądu pierwszej instancji, ma uregulować prawie 200 tysięcy należności z tytułu realizacji prac przy modernizacji tego obiektu, w którym dzisiaj się znajdujemy, w związku z tym, że części należnego wynagrodzenia swojemu podwykonawcy nie zapłacił wykonawca generalny, którym jest firma w upadłości, firma Kielart. Myśmy ten spór prowadzili, mając w podorędziu zapisy kontraktu, zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i samego przetargu, które określone zobowiązania nakładały tak na wykonawcę generalnego, jak i jego podwykonawców. Proszę zauważyć, że i ta, jakby ta sprawa i nasze doświadczenie bolesne, nie ukrywam, bo to nie jest przyjemne dzisiaj przegrywać proces i zabezpieczać te środki, mimo że warto może wspomnieć, roszczenie było zdecydowanie większe i w wyniku tego procesu jednak pewne roszczenia związane choćby z kaucją czy odsetkami zostały oddalone przez sąd, co też może warto podkreślić, że ten spór warto było toczyć w tym kontekście, to mimo wszystko nie jesteśmy oderwani od szerszego kontekstu ogólnopolskiego, a mieliśmy do czynienia na przykład z falą upadłości podwykonawców przy budowie autostrad. Po prostu prawo zamówień publicznych, które reguluje funkcjonowanie samorządów i w ogóle administracji publicznej w sferze zamówień publicznych, w niewystarczający sposób wydaje się na tamten czas te wszystkie zobowiązania i regulacje precyzyjnie wskazywała, precyzyjnie zapisywała, umożliwiając wprost przekładanie tych regulacji powszechnych na specyfikacje istotnych warunków zamówienia i kontrakty zawierane. My oczywiście po doświadczeniu z tym procesem dokumenty wewnętrzne, zresztą w konsekwencji również zmian PZP w naszych dokumentach związanych z przetargami i później umowami, jakby ten interes staramy się chronić jeszcze bardziej, ale na tamten czas zapisy i specyfikacji, czyli tych warunków przetargowych i kontraktu, w naszym przekonaniu w wystarczający sposób chroniły interes miasta i podwykonawców, bo trzeba pamiętać o tym, że martwimy się również o tym, żeby przy realizacji inwestycji publicznych nie byli pokrzywdzeni podwykonawcy. O ich interesie też trzeba pamiętać i staraliśmy się o tym myśleć. W tamtym czasie zapisy zobowiązywały nie tylko głównego wykonawcę do rozliczenia się z podwykonawcami, ale również podwykonawców do zgłoszenia faktu zalegania wykonawcy generalnego zamawiającemu, czyli miastu. I firma, która dziś proces wygrała, również takie obowiązki miała kontraktem nałożone, to znaczy miała obowiązek w przeciągu 10 dni od powstania zaległości ze strony generalnego wykonawcy zgłosić ten fakt zamawiającemu i w naszym przekonaniu to umożliwiłoby wówczas w oparciu o kwestie gwarancyjne zapisane w kontrakcie zaspokoić roszczenia podwykonawcy. Natomiast podwykonawca od czasu realizacji tej inwestycji, no można powiedzieć, milczał. Ten fakt nierozliczeń ze strony generalnego wykonawcy został zgłoszony dopiero wówczas, kiedy sprawami Kielarta zajmował już się syndyk upadłości, a nie prezes. I w tym momencie powstał spór sądowy. Sąd orzekł, że ta solidarna odpowiedzialność zamawiającego administracji publicznej rozciąga się szerzej niż zapisy kontraktu. I no tę odpowiedzialność solidarną na nas nałożył. I mimo, że my się z tym nie zgadzaliśmy, no to w procesie sądowym sąd apelacyjny tak przesądził i nie ma wyjścia, tylko należy te należności uregulować, bo jest to roszczenie wymagalne i tyle. No. Więc trudno mi coś więcej w tej sprawie dodać. W naszym przekonaniu w wystarczający sposób chroniliśmy się tymi zapisami. Niestety ten proces bardzo boleśnie nas doświadcza i mogę Państwu tylko jeszcze raz powiedzieć, że w kontekście zmian w przepisach prawa zamówień publicznych i w kontekście tych doświadczeń bardzo głęboko weryfikujemy dziś kwestie tych rozliczeń i wychodzimy, można powiedzieć, zdecydowanie przed orkiestrę w tym sensie, że analizujemy wszystko łącznie z przepływami finansowymi, żeby nie narażać się więcej na tego typu odpowiedzialność. Ale jeszcze raz podkreślę, no fala upadłości podwykonawczej w Polsce była jednak konsekwencją przyjętych w Polsce regulacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie, za obszerne wyjaśnienie. Myślę, że wszyscy mamy w tej chwili o wiele większą wiedzę na ten temat. Bardzo proszę, pani radna Elżbieta Dybowska. Panie prezydencie, chciałam jeszcze właśnie dopytać do sprawy Kielarta, bo wiem, że państwo się odwołali od tej decyzji, a na podstawie czego się odwołaliście państwo do sądu? Tak, tak, sprawę Kielarta. Bardzo proszę, panie prezydencie. No uznaliśmy, że to roszczenie jest niezasadne, ponieważ podwykonawca nie zrealizował ciążącego na nim obowiązku zgłoszenia roszczenia do zamawiającego w okresie wyznaczonym. Zresztą tamte zapisy kontraktu stanowiły, że to roszczenie zgłoszone po terminie będzie po prostu niezasadne. No ale sąd tę solidarną odpowiedzialność zamawiającego rozszerzył dalej, czyli uznał bezskuteczność tego typu zapisów w stosunku do podwykonawcy i no z tym dyskutować, znaczy my próbowaliśmy dyskutować w apelacji, ale dziś już dyskutować nie możemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ponownie pani radna Elżbieta Dybowska, proszę bardzo. Jeszcze mam pytanie odnośnie Alei Żołnierza i planowanego remontu. Rozmawialiśmy trochę na komisji, a wiem, że są kontrowersje co do wycinki drzew. Czy już wiadomo, kiedy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, żeby tę sprawę wyjaśnić? Bo wiem, że na pierwszym spotkaniu większość mieszkańców była za tym, żeby jednak ta wycinka doszła do skutku, ale teraz troszeczkę sytuacja się zmieniła, więc kiedy ewentualnie to spotkanie nastąpi i czy już właściwie jest wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa? Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no ja nie ukrywam, że my jesteśmy w bardzo dużym kłopocie dzisiaj, bo zrealizowaliśmy konsultacje społeczne dość szeroko, zamawiając, informując mieszkańców o miejscu, terminie konsultacji. Miejsce wybraliśmy nieprzypadkowo, bo jest to w pobliżu Alei Żołnierza modernizowanej w planach ulicy, czyli Zespół Szkół Ogólnokształcących. Zawiadamialiśmy nie tylko poprzez media, ale również tą informacją taką zwyczajową na klatkach schodowych, wieszając ogłoszenia, bo porozumieliśmy się tu z zarządcami poszczególnych nieruchomości mieszkalnych. I jak można zauważyć, na tego typu spotkaniach zazwyczaj ten udział to jest kilkanaście osób. To było, nie pamiętam dokładnie, ale 70-80 osób. Myślę, że to ta kilkadziesiąt osób przyszło, więc ten udział był dość spory jak na tego typu spotkania. I dyskutując o tej modernizacji, to mieszkańcy raczej nas przekonywali i podejmowali argumenty przedstawiane przez projektanta, nas przekonywali, że należy wybrać wariant, który przewiduje nowe nasadzenia na Alei Żołnierza, czyli zastąpienie nasadzeń historycznych nasadzeniami nowymi. Główny argument to był wielowątkowo pojmowane bezpieczeństwo mieszkańców. Ja nie mogę powiedzieć na pewno, że to było stuprocentowe głosowanie, bo wczoraj mi jedna z pań powiedziała, że ona nie głosowała za, no ale nam się wydawało na tamten czas, że 100% obecnych osób zagłosowało. Nie widzieliśmy głosów przeciwnych za właśnie tym wariantem związanym z wymianą drzew. I teraz okazało się po czasie już, kiedy projektant przyjął do realizacji określony wariant, a trzeba powiedzieć, że starając się o finansowanie tego zadania z programu przebudowy dróg lokalnych w przyszłym roku, a taki mamy zamiar i tak to jest zapisane w naszych dokumentach finansowych, w prognozie finansowej na przyszłe lata, no jesteśmy terminowo dość mocno zobligowani, bo do końca września trzeba mieć dokumentację z pozwoleniem na budowę i to nie jest czas obszerny. Ta dyskusja i wewnątrz urzędu i z mieszkańcami jednak trochę czasu zajęła przy tym wyborze wariantu i to na tym spotkaniu raczej ja broniłem tego wariantu związanego z zostawieniem drzew, a mieszkańcy przekonywali, że należy wybrać wariant inny. No i dziś to jest duży kłopot. My szukamy, jakby nie wiem, czy dzisiaj jest w ogóle przestrzeń do jakiegoś kompromisu, czy to jest, bo ja mam obawę taką, że dziś my mamy alternatywę. Albo realizujemy w wariancie, na który mieszkańcy zagłosowali, albo odkładamy modernizację, bo nie będziemy w stanie w tym okresie wykonać dokumentacji, a jeśli nie wykonamy dokumentacji w zakładanym czasie, to nie będziemy w stanie fizycznie złożyć wniosku do programu, a tak wygląda nasz bilans finansowy tej inwestycji. 50% zakładaliśmy, że uzyskamy z budżetu państwa. Zresztą może warto powiedzieć, że
na razie w sensie werbalnym, ale jesteśmy porozumieni z powiatem, który zadeklarował w związku z chęcią z naszej strony deklarowaną przejęcia całego układu drogowego w centrum miasta, powiat decydował się w przyszłym roku podjąć wysiłek finansowy i zabezpieczyć ponad 50% wkładu własnego, szacowany ten udział powiatu to jest 1 200 000, większy niż nasz, więc to też trudno to lekceważyć. No i dzisiaj, szczerze mówiąc, jesteśmy w dużym kłopocie, szukamy jakiegoś rozwiązania i w sensie argumentacji, w sensie sięgnięcia po jakieś głębsze analizy tego drzewostanu i całej tej sytuacji przyrodniczej. W najbliższym czasie spróbujemy jeszcze raz się spotkać z tymi mieszkańcami, którzy przychodzili na przyjęcia. Być może ponowić trzeba będzie konsultacje, ale ja nie mam na to dzisiaj gotowej recepty. Na pewno tę sprawę analizujemy głęboko, żeby szukać argumentów, bo obawiam się, że o rozwiązania jakieś sensowne będzie tutaj już trudno. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Wysoka Rado, ja w komunikatach poinformuję jeszcze Wysoką Radę o sposobie udostępniania dokumentacji, którą mieszkańcy złożyli a propos właśnie Alei Żołnierza. Lista oczekujących w dyskusji jest pusta. Bardzo proszę o przygotowanie planszy do głosowania. Przystępujemy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017 wraz z wnioskiem. Plansza jest gotowa. Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Poproszę o podsumowanie głosowania. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła projekt w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2017 wraz z wnioskiem.